Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Brodatego Geeka. Dość nietypowa sceneria, bo jest po prostu upał na strychu, jest z 50 stopni, więc stwierdziłem, że po prostu wyjdę sobie na ogródek i omówimy nowości, bo w końcu pojawiło się to, na co wiele osób czekało. No więc zaczynajmy. Zanim jednak przejdę do omawiania nowości, istotna informacja, w kioskach jest nowy numer LEGO Ninjago Legacy. Ja nie miałem po prostu okazji Wam go wcześniej pokazać, więc Wam teraz pokazuję. Mamy tutaj figurki Mistrza Wu oraz Skalkina. Kolejny numer pojawi się w październiku i będzie to 22 października, Kai kontra Lasha. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o Ninjago. Natomiast przejdźmy do omawiania minifigurek z Harry'ego Pottera. One oficjalnie premierę będą miały 1 września, natomiast pojawiły się już w sprzedaży w Rumunii. Dlaczego w Rumunii? Ano, ktoś po prostu zrobił zdjęcia w Carrefourze i były na metkach napisane wszystkie ceny w lejach, czyli po prostu w walucie Rumunii. No i zostało to kupione na legalu, ktoś zrobił skany, no i już nie ma żadnych zdjęć przeciekowych, tylko oficjalne skany ulotek, które znajdziemy w saszetkach. Dodatkowo też jeśli chodzi o przecieki, ostatnio pojawił się przede wszystkim, myślę, najbardziej interesujący element ulicy Pokątnej, czyli arkusz z naklejkami, który zdradza bardzo wiele, ale dzisiaj nie o tym. Zobaczmy w takim razie, jakie figurki pojawiają się w tych saszetkach, bo oczywiście wiedzieliśmy wcześniej, jak mniej więcej część z nich będzie wyglądała, natomiast nie znaliśmy pełnego składu i ten skład naprawdę jest świetny. Wydaje mi się, że też ta druga seria jest lepsza od pierwszej i w tym wypadku jest się czym cieszyć. Na początek dostajemy Harry'ego, który w rękach trzyma oczywiście Księgę Eliksirów Księcia Półkrwi. Następnie dostajemy Dumbledora z Fawkesem i fajnie, że ten Fawkes jest nowym odlewem, że to nie jest po prostu Feniks złożony z kilku klocków. Za to wielkie gratulacje. Co do kolejnych figurek, mamy tutaj też Hermionę i Rona, którzy w rękach trzymają szklanki z kremowym piwem i jest to w ogóle nowy element, więc też świetny ukłon, że mieliśmy tutaj po prostu takie warianty tych postaci, które no, trzymają w rękach po prostu ewidentny smakołyk ze świata czarodziejów. Następnie też dostajemy Lunę, która jest oczywiście przebrana za lwa Gryffindoru, która kibicuje oczywiście tej drużynie. No i mamy oczywiście taką wielką głowę w kształcie lwa właśnie założoną na głowę Luny. No i myślę, że świetną figurką jest figurka numer 6, czyli Gryfek, który w rękach trzyma miecz Godryka Gryffindora, a w drugiej ręce trzyma też klucz do banku Gringota. Następne figurki to rodzice Harry'ego Pottera, czyli Lily i James. Lily też w rękach trzyma małego Harry'ego i to myślę jest naprawdę, to będą chyba dwie najbardziej pożądane minifigurki z całego tego zestawienia. James z kolei został wyposażony w takie zdjęcie rodzinne Potterów. Następnie też dostajemy Ginny, która zjada lody czekoladowe i to jest chyba taka jedna z mniej ciekawych figurek w tym zestawieniu. I później dostajemy też dwóch bliźniaków Weasleyów, czyli Freda i George'a i przede wszystkim warto tutaj zwrócić uwagę na to, że jeden z nich trzyma mapę Huntsfotów, ale kompletnie inną od tej, którą dostaliśmy w tym czteropaku uzupełniającym z Harry'ego Pottera, gdzie tam mieliśmy mapę na tajlu 3x2, która była otwarta, tutaj z kolei to jest tajl 2x2, gdzie mapa jest zamknięta, no i mamy po prostu jej nazwę i taki rzut na zamek Hogwart, no i później dostajemy Bellatrix Lestrange, tym razem jest to wersja Azkabańska, jest po prostu ubrana w taki kitel więźnia i szczerze mówiąc też całkiem fajnie to wygląda. Dodatkowo została wyposażona w tajla z nadrukiem numeru więźnia. Wszystko się zgadza. Kingsley Shacklebolt też wygląda ciekawie. Tutaj warto też zwrócić uwagę na to, że ta figurka się w końcu pojawia, że mamy kolejnego Aurora, kolejnego pracownika ministra magii, którego możemy wykorzystać. Z kolei figurka numer 14 to jęcząca Marta, której też bardzo mi brakowało i fajnie, że się trafia. Dodatkowo została wyposażona w dziennik Toma Riddla. No i później jeszcze mamy panią Sprout, która trzyma Mandragorę i tutaj szczerze mówiąc, okej, fajnie, że pani Sprout się pojawia, natomiast bez sensu, że znowu Mandragora pojawia się w saszetkach, tym bardziej, że w poprzedniej serii Mandragory były o wiele lepiej wykonane, aniżeli te, które są teraz. No i dostajemy jeszcze Neville'a z naprawdę świetnym elementem, czyli potworną księgą potworów. Świetny odlew, dodatkowo mamy tam jeszcze zamontowany skos, gdzie na grzbiecie jest nadrukowany po prostu taki potargany papier i to wygląda naprawdę świetnie. Kiedy figurki pojawią się u nas, nie mam pojęcia. Skoro już w Rumunii zostały wystawione do sprzedaży, być może niektóre sklepy też dostały to wcześniej i też to za chwilę trafi do sprzedaży, a może będzie tak, że po prostu będziemy musieli czekać do tego 1 września, czas pokaże. Niestety, no nie jestem prorokiem, nie jestem w stanie tego wymyśleć, ale idźmy dalej, bo też jeśli chodzi o Harry'ego Pottera, pojawiła się zapowiedź kolejnych potterowych Brickheadów. Weźcie też pod uwagę to, że kiedy poprzednie Brickheady z Pottera wyszły 2 lata temu do sprzedaży, one w tym momencie mają ogromną wartość. I z tego co kojarzę, to chyba nieotwartego Harry'ego z Hedwigą można w tym momencie kupić za jakieś 250 zł przy cenie katalogowej wynoszącą chyba 100 zł bez grosza, więc naprawdę kosmos. No i tutaj mamy Hagrida z Hardodziobem. Jeśli szumi, to sorry, właśnie jechał jakiś samochód. No i szczerze mówiąc, jak wiecie, nie jestem fanem Brickheadów.
Nie zbieram też tych poterowych i w tym wypadku na pewno tego zestawu nie będę kupował. Szczerze mówiąc, Hardodziob chyba jest po prostu o wiele ciekawszy od Hagrida, bo Hagrid tutaj wygląda tak dość nudno i płasko. Nie ma niczego takiego charakterystycznego, jeśli chodziłoby o nadruki. I chyba jedynymi nadrukami w przypadku Hagrida są po prostu jego oczy na tych okrągłych tajlach 1:1 i to wszystko. Hardodziob wygląda po prostu lepiej. Ale to też nie wszystko, bo ostatnio w Legolandzie pojawił się już w sprzedaży zestaw z serii tych takich dużych zestawów z Lego City, gdzie mamy elementy miasta. No i w tym wypadku to można powiedzieć, że to jest taki rynek. No i tutaj też dostajemy takie elementy składowe tego rynku, gdzie możemy sobie to pooglądać i szczerze mówiąc, okej, ale chyba też jakoś tak bez szału, bo znowu dostajemy tutaj sporo niewielkich elementów, które mogłyby być oddzielnymi zestawami. Dostajemy chyba jakiś ratusz, który z tego co widzę już na pudełku, widać, że on jest bardzo płaski, więc w środku też nie będzie jakoś bogato wyposażony. Dostajemy jakiś niewielki bar z burgerami, z tyłu gdzieś tam jedzie sobie jakaś taka kolejka miejska i znowu to jest tylko wagon i znowu jest przystanek, nie dostaliśmy tam żadnych torów. Jest też jakiś helikopter, który równie dobrze mógł być helikopterem z Polibaga. Jest fragment jakiejś sceny, gdzie pewnie odbywa się jakiś festyn, bo z kolei mamy też w takiej centralnej części fragment też właśnie taki festyniarski. Mamy jakieś kolorowe girlandy, które sobie wiszą, ludzie gdzieś tam się cieszą, mamy gościa przebranego za kukurydzę, a w międzyczasie jeszcze złodziej wyrywa kratę i ściga go policja, więc dzieje się bardzo dużo, natomiast to jest taki miszmasz, który szczerze mówiąc nie do końca do mnie przemawia, bo te zestawy, ja mam wrażenie, że każdy kolejny właśnie z tej serii, który wychodzi, czyli duży zestaw z elementami miasta, jest coraz bardziej pomieszany i to jest naprawdę absolutne pomieszanie z poplątaniem. Te konstrukcje są tutaj, szczerze mówiąc, różne. Są lepsze i gorsze momenty, natomiast sam ten ratusz, gdyby był właśnie nieco grubszy, nieco bardziej objętościowy, jeśli chodzi o jego wnętrze, pewnie byłoby lepiej, a tak to po prostu dostajemy zestaw za naprawdę duże pieniądze, bo on chyba z tego, co pamiętam, katalogowo ma kosztować 170 euro bez centa, który, szczerze mówiąc, nie powala wizualnie jako całość, bo w tej cenie możemy sobie kupić modulara, który zawsze będzie wywoływał euforię, a w przypadku tego zestawu, no jakoś tak mech. No i jeszcze są informacje a propos tego, co pojawiło się ostatnio w Lego House. Pojawił się nowy breloczek, tym razem jest to po prostu taka minifigurka kobiety, gdzie na torsiku ma nadrukowane logo Lego House. No i to właściwie tyle, są też dostępne poprzednie breloki, ale ten po prostu pojawił się jako nowy. No i też jeśli chodzi o Lego House, kolejny taki specjalny itemek, to jest to magnes z logo Lego House, gdzie mamy po prostu logo Lego House na tajlu, który jest na środku, a pod nim mamy kilka kolorowych klocków, które mniej więcej mają imitować, powiedzmy, taki rzut Lego House od góry. No i to właściwie tyle. Takie oto Lego House'owe ciekawostki. Wydaje mi się, że i tak pewnie większość z Was przyszła tutaj, żeby posłuchać o Potterze, zapoznać się z tymi minifigurkami. No i co, nadal czekamy na pokątną, ja już chciałbym zobaczyć, jak ona będzie wyglądać, natomiast te przecieki są dozowane bardzo, bardzo powoli. No i czekam na finalny efekt, bo ja się niecierpliwie i bardzo chciałbym ten zestaw mieć, szczególnie, że widząc, ile tam jest minifigurek, wiem, że to nie będzie nanoskala. To raczej będzie reedycja, ale chyba z większą pompą tego zestawu, który mieliśmy wcześniej z pokątnej, gdzie właśnie mieliśmy choćby całkiem fajnie wykonany Bang Gringota. Tutaj liczę na to, że będzie jeszcze lepiej i niesamowicie się jaram. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.